A teraz mam konkretne pytanie co do przyszłości, bo ja jestem ze starej części miasta oczywiście i bardzo się z tego cieszę, natomiast nie wiem, nie słyszałem, nie wiem, czy jest to w planach po tej części za wiaduktem, czyli po stronie widoku, czy tam jest planowane, nie wiem, czy ktoś z tych kotłowni być może, gdzie są kluby seniora do pewnej aktywizacji, czy jest tam jakiś ośrodek, który będzie takim ośrodkiem, no ja wiem, że jest, natomiast czy będzie taki ośrodek, który będzie właśnie tej młodzieży pewnym działaniom służył? Coś takiego konkretnego, coś, co będzie dla tych kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców w przyszłości takim pewnym centrum po tamtej stronie. Dziękuję. Ja może odpowiem. W ankiecie przeprowadzonej przez Wydział w ubiegłym roku rzeczywiście pojawiły się takie sugestie, żeby powstało na widoku jakieś centrum kultury prężne, ale to jest trochę tak, że no, my odpowiadamy jakby na inicjatywy, które do nas się zgłaszają. Jeżeli zgłasza się do nas jakaś określona grupa ludzi, która jest bardzo mocno zdeterminowana, a takich sytuacji miałam kilka i oni chcą coś zrobić w obszarze kultury, jeżeli my uważamy, że to jest słuszne, to oczywiście im pomagamy. Jeżeli zgłosi się do nas taka grupa liczna, pani prezydent, prawda, i będzie bardzo o to prosić, to pewnie się takim tematem zajmiemy, ale to też pojawiły się w ankietach takie sygnały rzeczywiście, że na widoku przydałby się ośrodek kultury. Ale co będzie dalej, to teraz nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja tylko chciałam zauważyć, że na kulturę przeznaczamy 5 milionów złotych i nie przeznaczymy więcej, bo tak jak powiedziałam, mamy coraz więcej zadań delegowanych z administracji rządowej na jednostki samorządowe. Tak jak mówiłam, one dotyczą oświaty i szeroko pojętej pomocy społecznej. Wydajemy ponad 5 milionów złotych. Jeżeli pojawiają się rocznie, jeżeli pojawiają się nowe inicjatywy, pytanie, skąd wziąć pieniądze? Nasz pomysł jako Urzędu Miasta, osób odpowiedzialnych za kulturę i radnych tego miasta jest taki, zróbmy reformę finansową, restrukturyzację, która spowoduje to, że pojawią się pieniądze na nowe formy działania, na nowe inicjatywy, na nowe osoby, które są animatorami i odpowiadają za pojawienie się nowych kierunków działania w tej przestrzeni szeroko pojętej. Jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, że powinna powstać nowa placówka, nowe formy, to ja mam pytanie, gdzie, jak, za ile i w jaki sposób. Ja poproszę o konkretne rozwiązania, bo tak możemy, każdy z Państwa ma pomysły, ale muszą być osadzone realnie te pomysły. Musimy sobie odpowiedzieć, jak to faktycznie dokonać. I to jest kierunek naszej debaty.